Siemka, Susanny Wesołów, a to jest kolejny odcinek z Beyond Two Souls. Jak sobie pamiętacie, troszeczkę się odwaliło, bo Aiden oderwał się od Jody. Przez, to się nazywa pole inhibicyjne, z tego co kojarzę. I teraz będziemy musieli znaleźć jakąś alternatywkę, że tak powiem. Po co mam go zabijać? No ale dobra. Zabijmy, bo możemy. A tu mogę zrobić cokolwiek. By the way, to bez ograniczeń tacy jesteśmy, nie? O! Aiden, potrzebuję cię. Ty tutaj co robisz? To nie ma nic do czynienia. Wróć do twojej ciebie. O, Boże! To jest... No i co ja mam zrobić? Tym typem. A, dobra, wiem, ogarniam. Trzeba tu wbić, dzień dobry, zrobić rozpierdol. Czekajcie. Dobra. Udało ci się. Szybko. Zabierz mnie stąd. No spoko. Jeszcze. Jezu, Judy przeniknęła przy ścianę, super. Muszę znaleźć Ryana. Ryan? No, ej. Ryan, no, jesteś tu! Weź to! Ja pierdolę. Szybko! Czekaj, uleczę go. Bo nie wiem, czy potem będę miał tą okazję i w ogóle zaszczyt, nie? Nic nie jest. A jak myślisz? Stawaj! Możesz chodzić? Tak, tak mogę. Okej. Zaczekaj na mnie w łodzi. Ja w niej wrócę za kwadrans. Chodź bez mnie. Zwariowałaś? Wykonaliśmy misję, to uciekajmy, póki możemy. Trzeba zamknąć szczelinę. Jeśli tego nie zrobimy, istoty zaleją nasz świat. Nie, nie mamy czasu, Jody. Nie mamy wyjścia. Wiesz o tym. Kurwa. Ładunki! Szybko! Zostały w sali przesłuchane. Tu?
O chuj. Załatw tego bydlaka, Aiden. Nie to! Kurwa. No to infrawymiar mamy przecież zniszczyć. Chciałem sobie spierdalać. A co, Jody zbija z nimi pionę? Czy co? Że jej nie atakują w ogóle. Jezu. Dead Space normalnie. Tutaj też mogą się odpierdalać czikibriki. Gdzie tu się włącza światło? Czyki wybryki. Spokojnie, Aiden. Aiden, nie bój żaby. Mam to kliknąć, czy mam tam podejść? Dobra, spierdalamy. Thank you.
tą stronę. Pierdziele, co to jest? Jezu, chuj, Jody, no. Uff. Zabiorę cię ze sobą. O ty, kurwo. Najwspanialsze odkrycie w dziejach świata! Zniewesone! Przez ciebie, ty głupia amerykańska suko! Sio! Ja to pracy! No marne! Ho, ho, ho. Kurwa, na dół. Ajdę się zgadał z tym stworem. Ty mordo, bo moją ten ciskę chcę zajebać. O matko. Sio mi stąd, ty chinolu głupi. Tsunami jak w Tomb Raiderze normalnie. Wow, w końcu coś innego niż krzyżyk. Niemożliwe. Almost. Ciekawe, czy jest możliwość, żeby Ryan do nas nie przypłynął.
Co się stało? Fala uszkodziła silniki. Mamy przeciek. To nie my. Nie jesteśmy głęboko. Boże, damy radę wypłynąć. Tak. Zajebisty plan. Mam nadzieję, że dotrzemy. Nie jest tak głęboko. Serio. Tylko kurwa Ryan się wlecze. O matku. Ja to bym chyba umarł, jakbym wyszedł z tej wody. O Jezu, mnie ciarki przeszły. Nie no, co ty? Przykro mi z powodu oka. No spoko. Postąpiłbym tak samo. Wciąż się gniewasz? A-a, nie. Już mu wybaczam. Nie miałem kiedy ci tego powiedzieć. Ale nie. To nie będzie miłość. O matko nie. Matko nie. Miła. Byłabym wzruszona. Chciałem, żebyś to wiedziała, bo możemy tu umrzeć. Ja nic nie kliknąłem, Za mało czasu na reakcję. Jesteś uparta jak osioł. Możemy się psiapsić, jak chcesz. Znalazłem. Znaleźli nas. Ukryty smok. Jodie milczała podczas przesłuchania. To mniejszość. O. Zdobyto trofeum oko za oko. Jodie, trofeum to zbyt łatwe. Jodie przeniknęła do bazy. Opętanie. Jodie wybaczyła Ryanowi. Jodie przeniknęła do bazy. Nie wiem, czemu dwa razy to samo piszę, ale okej. Okay. Jodie uciekła z bazy sama. I Jodie powiedziała Ryanowi, że go nie kocha. To mniejszość. Duchy. To też sobie ogramy jeszcze w tym odcinku. Dobranoc, księżniczko. Co z Nathanem? Kiedy go znów zobaczę? Och,
To jest po tym... Nie wiem, no, z 15 minut po tym... A nie, sorry. 3 dni po tym, jak umarła jego córka i ma... i żona. Spróbujemy jeszcze jutro, dobrze? A teraz już śpi. Nie bym się obsrał, nie? Jody. Wracaj do łóżka. I zrobimy dokładnie to, co Jody zrobiła w Rodziel Bezdomna, jeśli chodzi o tego. Jest jaką miał. Nie pamiętam. Nie martw się, tato. Co? Co powiedziałaś? To była chwila. Mama nie mogła nic zrobić. To nie bolało. Przestań, Jody. Nic a nic. Słyszysz? Natychmiast! Jesteśmy tu, Nate. Tuż obok ciebie. Helen? Laura? Kochamy cię. I nigdy nie przestaniemy. Powiedzcie coś. Jody. Niech one wrócą. Sprawy wróciły. Nie mogę. Odeszły. Proszę. Niech wrócą. Niech wrócą. Jak bardzo mi ich brakuje. Przynajmniej to mu da też do zrozumienia, naprawdę. Że po prostu się może z czasem z tym pogodzi, nie? I rozdział Czarne Słońce jest ostatnim rozdziałem w grze. Oczywiście zajmiemy się tym w następnym odcinku. Tak więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Następny odcinek na pewno nie będzie ostatnim, no bo ostatni rozdział będzie chyba najdłuższy. Plus jeszcze zakończenie, wybory ostatnie. Później jeszcze recenzja, to nie wiem, jeszcze 3 odcinki albo 2 odcinki do końca. Zobaczymy.
Tak więc na razie i cześć. Do zobaczenia w następnym odcinku z Beyond Two Souls.